W pewnym lesie rosły dwa drzewa, których gałęzie splatały się w kształt serca. Zające i wiewiórki śmiały się zakłopotane, że te drzewa na pewno są w sobie zakochane. A ludzie z okolicznych wiosek opowiadali sobie legendy o dwojgu zakochanych, którzy z żałości, że być ze sobą nie mogą, zmarli, a na ich grobach drzewa wyrosły, które splotły się ze sobą na znak wiecznej miłości. Historie opowiadano różne, ale nikt nie wiedział, jak jest naprawdę. Zaś drzewa rosły sobie spokojnie jedno obok drugiego, a choć z upływem czasu były coraz większe i bujniejsze, to ich gałęzie splecione w kształt serca zawsze pozostawały na tej samej wysokości. Razu pewnego przez las przejeżdżała można kasztelanka w swym bogatym powozie. Zobaczyła owe niezwykłe drzewa i zamarzyła mieć te gałęzie tylko dla siebie. Była ona bowiem osobą, która uwielbiała piękne rzeczy. Rozkazała więc swoim sługom ściąć gałęzie splecione w kształt serca. Ale słudzy, choć próbowali i wchodzili jeden drugiemu na ramiona, nie mogli ich dosięgnąć. Wysłała więc swoich służących na wysokich wozach z drabinami, które sięgały aż do samiutkich szczytów drzew. Udało im się tym razem i ścięli gałęzie. Ale kiedy przywieziono je do pałacu kasztelanki, okazało się, że kształt serca gdzieś zniknął, a słudzy przywieźli tylko naręcze prostych, splątanych ze sobą gałęzi. Kiedy zaś kasztelanka udała się znowu w miejsce, gdzie te drzewa widziała, okazało się, że w jakiś niewytłumaczalny sposób ich gałęzie odrosły i znów splecione są w kształt serca. Rozzłościło to kasztelankę nie na żarty. Była bowiem z tych ludzi, którzy zawsze otrzymują to, czego chcą. A jeśli z jakichś powodów czegoś mieć nie mogą, to nie chcą, żeby ktokolwiek inny mógł to mieć. Rozkazała więc swoim ludziom ściąć oba drzewa przy samej ziemi. Nie odrosną już tak łatwo jak gałęzie, pomyślała sobie z satysfakcją. Jak rozkazała, tak się stało. Drzewa z gałęziami splecionymi w kształt serca zostały ścięte i przetransportowane do stodół w pałacowych czworakach. Tej nocy przyśnił się kasztelance dziwny sen, a w tym śnie olbrzym, ogromny niczym 10 mężczyzn. Spojrzał jej prosto w oczy i powiedział dudniącym głosem: witaj, kasztelanko o sercu niczym głaz. Trzeba ci wiedzieć, że drzewa, które ściąć kazałaś, były mymi ukochanymi, rosnącymi w samym sercu ogrodu, który posadziłem. Ogrodu, który po latach stał się lasem. Jednak choć w lesie tym było drzew wiele, te ukochałem sobie najbardziej i codziennie przytulałem do mego serca, aż ich gałęzie splotły się w kształcie serca, które biło w mojej piersi. Teraz drzew tych już nie ma, a wszystko z twojej winy. I dlatego za karę sama w drzewo się zamienisz. Chyba że codziennie przez rok cały własnymi rękami jedno drzewo zasadzisz w zamian za te, które wycięłaś. Kasztelanka obudziła się zlana zimnym potem i długo do siebie dojść nie mogła. Przerażona była, bo sen był tak prawdziwy, jakby olbrzym rzeczywiście do niej przemawiał. Strach bardzo często zmusza ludzi do porzucenia swoich dawnych dróg i zmiany na lepsze. Tak też stało się z naszą kasztelanką. Z obawy przed tym,
że sama wrośnie w ziemię i w drzewo się zamieni, zrobiła tak, jak olbrzym ze snu jej kazał. I przez cały rok sadziła codziennie jedno drzewo. Nie była przyzwyczajona do ciężkiej pracy, więc na początku ręce jej krwawiły, a kości bolały, ale nie zamierzała przestać. Jednak rok minął, a ona nadal sadziła nowe drzewa, już nie ze strachu przed karą olbrzyma, ale dlatego, że widok roślinek, które wzrastały dzięki niej, coś w jej sercu obudził. I uwierzcie mi, jej życie od tego czasu było znacznie weselsze i lepsze. A drzewa? Po niedługim czasie, zbyt szybko, aby mogło to się stać tylko i wyłącznie siłami natury, drzewa odrosły znowu. I znów stoją w tym samym miejscu, a ich gałęzie, na tej samej wysokości co kiedyś, znów splatają się w kształt serca. Zające i wiewiórki śmieją się, że drzewa są zakochane, a mieszkańcy okolicznych wiosek znów opowiadają sobie legendy o dwójce zakochanych w sobie ludzi, która nie mogąc znieść tego, że być ze sobą nie mogą, zmarła z żałości, a drzewa wyrosły na ich grobach. Ale wy od teraz będziecie już wiedzieć, jak było naprawdę. Dziękuję, że wysłuchaliście 7 bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna opowieść, zróbcie ich zdjęcie lub rysunek i przyślijcie na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na ich publikację, podpisanej przez osobę pełnoletnią.